ceny energii ciągle wzrastały, więc chcieliśmy sobie zapewnić jakąś niezależność w kościele. Jesteśmy w Gnojnie, przy kościele odwzywania świętego Antoniego Paderewskiego. Mamy tutaj instalację zamontowaną o wielkości 10 kW. Pozyskaliśmy dofinansowanie 50% na założenie instalacji. No i też ze względu na to, że ceny energii ciągle wzrastały, więc chcieliśmy sobie zapewnić jakąś niezależność w kościele przy korzystaniu z elektryki. W rachunkach widać, bo płacimy tylko różne te opłaty, które są związane z licznikiem, a energię, którą mamy, wykorzystujemy nawet do ogrzewania świątyni w zimę, jako ogrzewanie elektryczne. Dałem się na firmę, która miała się zająć zbudowaniem tej instalacji. Oni dali chyba 3 propozycje z ukierunkowaniem właśnie na moduły tej firmy. Firma przyjechała, w ciągu 2 dni została postawiona cała instalacja wraz z doprowadzeniem przewodów do kościoła, do licznika. Jest tak umiejscowiona, że nie przeszkadza tutaj, czy nawet tutaj jako podwórko, czy blisko kościoła. Co jakiś czas podchodzę i patrzę, czy tam nic się nie pojawiło, jaki jest uzysk energii. No, może nie każdego dnia, ale tak przynajmniej raz na tydzień podchodzę i patrzę. Myślę, że ta 10 starczy i nawet w przyszłości na jakieś podświetlenie wieczorem kościoła.